Dzisiaj będę dla Państwa prowadziła pierwszy wielki piknik rodzinny imprezy Burmistrz Miasta Jarosławia. Witam serdecznie Pana Burmistrza Waldemara Palucha. Wielkie brawa dla Pana Burmistrza. Zapraszamy na darmową grochówkę wojskową. Nie jest kącik artystyczny szkół podstawowych, gdzie będzie to prowadziła Pani Anna Korczewska. Pani była dyrektor szkoły podstawowej numer 1. Witam wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym pikniku, który tutaj właśnie nad Sanem możemy zorganizować. Mamy już październik, ale pogoda jest wspaniała, dlatego tym bardziej się cieszę, że tyle osób mogło tutaj dzisiaj przyjść i możemy razem, wspólnie, rodzinnie przede wszystkim spotkać się i bardzo ważna informacja. Co to jest klaster ekonomii społecznej, który stał się właśnie tutaj twórcą tego spotkania? Jest to klaster, który łączy na dzień dzisiejszy już ponad 50 stowarzyszeń, fundacji i instytucji, które działają dla społeczeństwa, które działają właśnie dla nas. I to jest dlatego tak bardzo ważne. Z tego miejsca, bo prawdopodobnie później nie będzie już kiedy tego powiedzieć, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, ale naprawdę to wszystkim osobom, które się zaangażowały w tą dzisiejszą uroczystość, które dzisiaj przyjechały, które poświęciły swój czas społecznie po to, żeby tutaj dla Państwa dzisiaj zorganizować tą imprezę. Także bardzo serdecznie, bo to jest człowiek orkiestra, to jest... Witam Państwa. To jest człowiek, który jak najwięcej chciał dla wszystkich mieszkańców miasta. Nie tylko działa w klastrze ekonomii społecznej, działa także w Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, jak również działa i pracuje w Urzędzie Miasta Jarosławia. Dlatego tak bardzo ważny człowiek jest w odpowiednim miejscu, zawsze na odpowiednim stanowisku. Panie Zbyszku, bardzo serdecznie dziękuję, ogromne podziękowania i dla Pana taki skromny dyplom. Jeszcze nie wszystko, jeszcze możemy też powiedzieć, że na terenie naszego miasta działa Rada Działalności Pożytku Publicznego i Pan Zbigniew także jest współprzewodniczącym tej rady, czyli właśnie robi na co dzień wszystko dla naszego społeczeństwa. Jeszcze raz dziękuję. Powiem Panu szczerze, tu wszystko dzisiaj rusza się, to wszystko dzisiaj jest nadmuchane, to wszystko dzisiaj, proszę Państwa, cukrowane, lukrowane, także tu zabawa, proszę Państwa, później do loterii, do wszystkiego. Tak, Pan jeszcze mi powie, co tu będzie za chwileczkę. Panie Leszku, bardzo serdecznie podziękowania także od nas wszystkich dla Pana za organizację dzisiejszej imprezy i za cały wkład, który na co dzień Pan wkłada właśnie dla naszego społeczeństwa, dla społeczeństwa miasta Jarosławia. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym dziękując Panu Burmistrzowi powiedzieć, że jestem tylko prywnikiem maszyny. Maszyny, która się nazywa Regionalnym Klastrem Ekonomii Społecznej w Burmistrzu. Proszę Państwa, ja jeszcze skorzystam z okazji, że mnie tu wywołano i zaproszę Państwa do dwóch rzeczy. Arabian wodzi konno. Każdego, kto będzie chciał, za drobną opłatą. Nie wiem jaka, do uzgodnienia na miejscu symboliczne. A rzecz druga, mamy loterię fantomową. Główną wygraną jest certyfikat na przelot szybowcy, ufundowany przez Aeroklub Jarosławski, który jest również członkiem klastra naszego. Znajduje się w Laszkach, drodzy Państwo. Osobiście leciałam, powiem, że krąży tak samo. Zapraszamy Karolinko tu do nas. Jest Pani Karolina. Pani Karolino, także bardzo serdeczne podziękowania, skromny dyplom, ale przede wszystkim ogromne. Szanowni Państwo, no i tak jak na początku, ja wyrywałem się troszeczkę, ale także jest dyplom dla Pani Alicji Zając. Pani Alicja zawsze jest z nami, organizuje konkurs Masz Talent i wiele innych rzeczy na terenie naszego miasta i nie tylko. Dzisiaj także jest, poprowadzi tutaj nasze różne ciekawostki. Bardzo serdecznie Pani Alu, dziękujemy. A ja zapraszam, kochani, Pana Burmistrza na co? No po tańcówkę o 20:00, do konkursów, do tańca, do wszystkiego, co się będzie tutaj u nas dzisiaj działo. Piękne dzięki. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, ja jeszcze chciałbym powiedzieć dwa słowa. Te bulwary, to miejsce właśnie ma służyć takim imprezom jak dzisiejsza. W tamtym roku zrobiliśmy bardzo dużo, aby już było możliwe cokolwiek
i byśmy mogli za każdym razem się tu spotykać. Nie udało w tym roku zrobić się więcej. Mamy troszeczkę problemów, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku już ten teren będzie bardziej zagospodarowany. Najważniejsze, że jesteśmy dzisiaj, możemy się bawić. Życzę miłej zabawy. Przybliżę, jakie dzisiaj podmioty działają tu dla Państwa, robią to oczywiście społecznie. Przede wszystkim Spółdzielnia Socjalna Dobry Dzień, to już Państwo mieliście okazję, bardzo im dziękujemy. Spółdzielnia Socjalna Alternatywa, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina, CIS w Pawłosiowie, Nowe Sioło, Spółdzielnia Socjalna Grup Dokumentów, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Mobilna Kawiarnia Cafe Mobil, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Jarosławska Fundacja Pomocna Dłoń, Spółdzielnia Socjalna Wiklina Uleszka, Stowarzyszenie Miłośników Konia Arabian na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Jarosławskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego. Proszę Państwa, to jest, oczywiście dziękuję wszystkim, którzy tu się przyczynili do tych działań, ale w szczególności tej młodzieży, która przed Państwem wystąpi i wszystkim innym podmiotom, które biorą udział w wojsku i innym podmiotom, które obsługują catering, o czym jeszcze będziemy mówić i później Państwu przedstawimy. Dziękuję uprzejmie za tą inicjatywę i zobaczycie Państwo, jak klaster działa dla Państwa w obliczu najbliższych lat, ile można dużo dobrego zrobić. Kamisu, Kamisu, Kokaszu, śmiejesz tu, więc nie możesz mówić, że jest tutaj źle. Tutaj żyje dzieci plemię, jeśli wchodzisz na ich ziemię, to zobaczysz, jak wesoło tutaj jest. Są tu piękne obyczaje i tradycje i zwyczaje, więc wszystko w tym przedszkolu powiem wam. Tu tylko nie brakuje i wesoło się tu psuje, bo
Fantastyczne nagrody czekały. Ale nagrody, czekały podziękowania, czekał pan burmistrz, który ma tutaj większość. Panie burmistrzu, zapraszamy jeszcze na kogo i na co, bo ja tutaj będę razem mówiła z panem. Jaki dzisiaj jeszcze mamy tutaj program uliczka? Wow!
Krystyna Zdrawa.